W tym roku Internum zaprezentował kilka nowości. Między innymi okno napędzane dodatkową żaluzją zewnętrzną, która jest zasilana baterią fotowoltaiczną. Jest dość prosta w obsłudze i nie wymaga żadnych kabli. Dodatkowym atutem tej żaluzji jest fakt, że możemy się do niej w każdej chwili dostać. Odpinamy trzy klipsy i możemy żaluzję zakonserwować, nasmarować, wymienić akumulator. Cokolwiek. Tak to wygląda od strony zewnętrznej. Nowoczesny design, zlicowane skrzydło z ościeżnicą. Bardzo fajny produkt. Kolejnym nowym produktem jest okno z serii KF500. Jest to najnowsze dziecko Internormu o bardzo dobrych parametrach. Parametry do 0,69, oczywiście mówimy o całym oknie certyfikowanym. Jego atutem jest niewątpliwie design oraz fakt, że w standardzie jest jako antyłamaniowe klasy RC2. Oznacza to, że jest na specjalnych okuciach, które są absolutnym hitem. Jest to zupełnie nowe ryglowanie. Nie posiadamy żadnych zaczepów na ościeżnicy, w związku z tym jest to bardzo łatwo utrzymać w czystości. Te okucia nie mostkują, co też ma wpływ na parametry. Dodatkowo to okno może być wyposażone z wewnętrznym wbudowanym wymiennikiem ciepła, co też jest nie bez znaczenia w dobie wysokich rachunków. Coraz więcej klientów zwraca uwagi na parametry cieplne. To jest dla nich ważne, płacą coraz wyższe rachunki, dlatego Internorm, jako jeden z niewielu, ma drzwi pasywne. Są to drzwi trójwarstwowe, od wewnątrz mamy drewno, wewnątrz bardzo dobrych parametrów pianka termoizolacyjna i od zewnątrz zabezpieczająca powłoka aluminiowa. Te drzwi w standardzie otrzymujemy parametr 0,72. Posiadają certyfikat elitarnego Instytutu z Darmstadt i można w nich wykonywać różne kształty. Mogą być wykonane w oklejnie drewnopodobnej czy w palecie RAL. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.internorm.pl.